byłem pierwszy. Idź sobie, atomowy oszukisto! Przestaniecie wy się w końcu kłócić? Zabierzcie to, koszmarne twarz! No niewiarygodne. Prawie 30 dni i ani jednego pożaru. A może ma to coś wspólnego z tym, że Norman Price pojechał na wakacje do ciotki Phyllis? kto wie, może i to nie przypadek, ale... Aha. No proszę, to nasz Normanek chyba wrócił. A co ty wyprawiasz? Próbuję powstrzymać tego strasznego mechanicznego potwora, zanim zaszczeka całe Ponty Pandy! Ale tam jest psztyczek! Taki malutki, na brzuchu go ma! A czy ty myślisz, że ja go będę teraz po brzuchu? No ktoś mógłby go po tym brzuchu połaskotać, bo ja długo to już nie wytrzymam! Ostrożnie, tak jest, powoli. Jesteś bezpieczna. Arnold wymyślił, że przydałby się wam taki psi robot, który by zastąpił radara w bardziej wymagających akcjach. Jesteśmy na etapie prób i błędów. Radar, no przykro mi. Nie wiem, czy to coś... czy ten pies potrafi się bawić. I co ty na to? Nasz pies pożarowy 2000 zasłużył chyba na kolejną szansę, co? Nie wiem, co jest grane, ale się chyba chłopak zdenerwował. A niech to, a niech to, a niech to! Patrzcie! Ojej, znowu ten pożarowy pies! Atomowy chłopak znów rusza na ratunek! Ale uważaj na siebie! Niewidzialnie Super Norman wkracza do akcji tam, gdzie atomowy chłopak nie daje rady! Oj, Norman, ale ty lepiej uważaj! Ale po co ja mam uważać? On też mnie widzi! Szybko uciekaj! O, masz! Lepiej niech się trzymają z daleka od kanistrów z benzyną! No, nieźle. To ja dzwonię po Sarę. Norman Price ucieka przed mechanicznym stworem, który stanął w ogniu. Norman Price ucieka przed mechanicznym stworem, który stanął w ogniu. Super Norman odchodzi! Przepadł! Skończony! No dobra, psa mamy z głowy. Ale słuchajcie, uwaga, w środku jest sporo benzyny. Dobra, przełączyłam na pianę. A panowie może porzuciliby koncepcję mechanicznego pieska i stworzyli coś bardziej stacjonarnego, co nie spali miasta w 2 minuty.